Siemaneczko, jesteśmy na łące kwietnej i zobaczymy, jak ten eksperyment wyszedł. Jak widzicie, są tu słoneczniki, aczkolwiek te słoneczniki są to rdzennie tutaj rosnące. I wcześniej ja ich po prostu tutaj nie dosiewałem, a one były już tu w ziemi. Z roślin, które wysiałem, jest koniczyna inkarnatka. Ona się tutaj przyjęła i występuje w tej łące kwietnej. Chabry, zarówno tej odmiany klasycznej niebieskiej, też widziałem tutaj chabry o białej barwie kwiatów, także różnokolorowe chabry. Tutaj widzę jeszcze maciejka, też się przyjęło kilka krzaczków. Jest też jeszcze facelia, ale ona też tutaj się sama zasiała. A tak poza tym, to chyba wszystko to jest już z roślin, które tutaj wcześniej rosły. Także jednak, jeśli chcemy taką łąkę kwietną zakładać, należy wcześniej ziemię idealnie przygotować, odchwaścić, bo po prostu... Znaczy odchwaścić. Pozbawić ją roślin, które tam wcześniej rosły. No ale jak widać, sama natura sobie radzi świetnie i zaraz wam to pokażę. Może nie trzeba jej pomagać zbytnio, tylko po prostu dać jej możliwość działania. Zobaczcie tutaj. Bez żadnej mojej ingerencji, jaka piękna łąka się rozwinęła. Z krwawnikami, z dziurawcem, z innymi roślinkami, z marchewką dziką. Zobaczcie, jaka piękna dzika marchew. Także może nie warto czasami ingerować zbytnio. Natura sobie sama poradzi. Tutaj zobaczcie jeszcze ten fragment, jak pięknie zarósł kwiatkami różnymi. Troszeczkę jeszcze słoneczników i innych. Sam kwiat. Także eksperyment łąka kwietna uważam za zamknięty w tym sezonie. Spróbuję jeszcze w przyszłym roku na mniejszym kawałku dobrze go przygotować i zrobić, ale myślę, że zrobię to z bylinami. Że posadzę po prostu byliny i one razem z tym, co tutaj na dziko rośnie, stworzą taką naturalną kompozycję. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczyska.